Dziękuję za zaproszenie. Ja będę dzisiaj mówiła o inicjatywie uchwałodawczej, zostałam o to poproszona i też z racji, bo o inicjatywie uchwałodawczej można mówić dużo, natomiast dzisiaj jakby chciałam się skupić tylko na tej regulacji prawnej, która pozwala bądź nie pozwala, ogranicza na dotyczy właśnie funkcjonowania tej inicjatywy. Nazywam się Anna Rytel-Warzocha, pracuję na Uniwersytecie Gdańskim. Razem z profesorem Uziębą prowadzimy już od kilku lat badania dotyczące partycypacji społecznej ogólnie. Początkowo właściwie to były takie badania dotyczące poziomu ogólnokrajowego, inicjatywy ustawodawczej obywateli, referendum ogólnokrajowego, natomiast również od pewnego czasu jakby zajęliśmy się tym poziomem lokalnym i tutaj w zeszłym roku prowadziliśmy takie badania dotyczące takich tendencji w samorządzie terytorialnym dotyczących właśnie partycypacji społecznej. One zostały opublikowane, więc jeżeli Państwo byście chcieli później gdzieś do tego wrócić, o czym będę mówiła, to te tezy poruszane przeze mnie, ale dotyczące też innych instytucji można tam ewentualnie znaleźć. Inicjatywa uchwałodawcza jest instytucją Państwu zapewne doskonale znaną. My wszyscy wiemy, jaka to jest definicja. Jest to instytucja demokracji partycypacyjnej, semi bezpośredniej. Polega na tym, że określona liczba oczywiście mieszkańców może wystąpić z projektem uchwały do Rady Gminy. Skutek jest taki, że ta Rada Gminy, czy miasta, organ stanowiący, ewentualnie organ stanowiący jakiś jednostek wyższego szczebla, jest zobowiązana do rozpatrzenia tego projektu, oczywiście nie jest zobligowana do jego uznania. Natomiast jeżeli chodzi o taką regulację już prawną, ogólnokrajową w Polsce inicjatywy uchwałodawczej, to ona jakby no nie istnieje. Żaden akt ogólnopaństwowy nie mówi nic na temat inicjatywy uchwałodawczej obywateli bezpośrednio. Ani w Konstytucji, ani w żadnej ustawie nic takiego nie znajdziemy. Natomiast oczywiście też można by, tutaj pan doktor wcześniej przytaczał różnego rodzaju przepisy, które funkcjonują na podstawie tych przepisów w drodze wykładni. My możemy takie prawo z pewnością wyprowadzić. Tutaj artykuł 4 Konstytucji, który już chyba na pamięć znamy, prawda, statujący zasadę suwerenności narodu. Suwerenności narodu, oczywiście tutaj szeroko to jest interpretowane, nie chodzi tylko o naród funkcjonujący na poziomie ogólnokrajowym, ale także na tym poziomie właśnie lokalnym. Naród sprawuje władzę, tak, władzę ogólnopaństwową, władzę lokalną, tak, więc tutaj jak najbardziej moglibyśmy tą instytucję właśnie wyprowadzić, powiedzmy, z tego źródła. Natomiast to, że my te inicjatywy uregulowanej ogólnokrajowo, w sposób taki ogólnonarodowy nie mamy, no nie znaczy, że tych regulacji w ogóle nie ma. Pomimo braku regulacji odgórnych, takie regulacje oddolne zaczęły się pojawiać. One zaczęły się pojawiać w aktach prawa miejscowego, przede wszystkim w statutach jednostek samorządu terytorialnego, no ale też niekoniecznie, bo są przykłady gmin, gdzie te regulacje zostały zawarte w osobnych regulaminach, które są załącznikami do statutu. Też się pojawiły takie różne głosy, prawda, czy to jest dopuszczalne, czy nie, czy to tylko w statucie. Natomiast jak Państwo już tutaj widzicie, w ogóle się pojawił też problem, czy uregulowanie w statutach nawet tej inicjatywy jest dopuszczalne, czy nie. Te regulacje statutowe, one też tutaj można powiedzieć, no zaczęły być popularne po roku 97 właściwie, kiedy wprowadzono do Konstytucji inicjatywę ustawodawczą i później na fali zainteresowania właśnie tą inicjatywą ustawodawczą również ta forma lokalna właśnie stawała się coraz bardziej popularna, przy czym no też były w Polsce gminy, które w Rybniku na przykład, gdzie ta regulacja statutowa inicjatywy uchwałodawczej była już wcześniej, ale to miało tylko takie bardzo marginalne znaczenie. Jeżeli chodzi o ten problem tutaj poruszony, czy w ogóle można, czy nie można tą inicjatywę regulować, to właśnie to pan doktor też nawiązał do tego, bo pojawiały się i orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, tutaj akurat we Wrocławiu, ale właśnie w Olsztynie, sąd w Bydgoszczy również potwierdził, prawda, takie zanegował to prawo inicjatywy, pozytywnie się wypowiedział w stosunku do tych orzeczeń wcześniejszych.
Jeżeli chodzi o tą linię właśnie prezentowaną przez te sądy, jak Państwo tutaj widzicie, no w skrócie, jeżeli nie ma w ustawie, prawda, odpowiedniej podstawy prawnej, to również nie jest możliwe rozszerzanie, prawda, tego prawa w aktach niższego rzędu, aktach prawa miejscowego. I tutaj jakby te sądy przyjęły, że milczenie ustawodawcy jakby było tutaj świadome, prawda. Natomiast trudno się oczywiście z tym stanowiskiem zgodzić. Tutaj też to orzeczenie NSA, o którym Pan powiedział. Również wojewodowie, wojewoda dolnośląski, wojewoda warmińsko-mazurski też takie stanowisko popierał. W Olsztynie było też tak, że wojewoda jakby nakazał gminom, które wprowadziły do swoich regulacji statutowych prawo inicjatywy uchwałodawczej, podjąć kroki zmierzające do tego, żeby to prawo stamtąd no, wykreślić, tak? I też tutaj właśnie takie znamienne, że w większości przypadków te gminy jakby zastosowały się do tych wytycznych i w 3 przypadkach na 13 był jakby sprzeciw, prawda, i też skargi trafiły do sądu. Natomiast oczywiście, tak jak już mówiłam, no i tutaj to jest teraz jasne po tym orzeczeniu NSA i też może będzie jasne, jeżeli projekt, o którym też Pan wspominał, zostanie uchwalony, no trudno się z takim stanowiskiem zgodzić. No po pierwsze dlatego, że to ustawodawstwo ogólnokrajowe, to prawodawstwo ogólnokrajowe ustawy tak naprawdę do inicjatywy uchwałodawczej prawie wcale się nie odnoszą. I to nie tylko jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą obywateli, ale też innych podmiotów z takimi wyjątkami. Oczywiście tam, gdzie ta inicjatywa jest wyłączna, jak na przykład przy budżecie, że organ wykonawczy, prawda, może taki projekt budżetu składać. Więc tutaj te kwestie jakby zostały w sposób świadomy, no nieuregulowane, zostawione do regulacji w aktach wykonawczych, w tym przypadku w statutach. I mamy tutaj odpowiednie zapisy tych ustaw ustrojowych samorządowych, które mówią, że to organizacja wewnętrzna, tryb pracy organów no, gminy, powiatu, województwa, to są kwestie, które właśnie powinny być uregulowane w statucie. No i ta kwestia wykonania inicjatywy, procedury składania tych projektów, przygotowania projektów, kto takie prawo posiada, to właśnie są te kwestie najbardziej dotyczące organizacji wewnętrznej, trybu pracy, które no, w tych statutach powinny się znaleźć. Tutaj też no, mamy takie podmioty jak kluby radnych, które mogą właśnie na podstawie statutu takie inicjatywy wnosić, więc jakby tutaj trudno to różnicować, tak? Dlaczego możemy dopuścić właśnie te podmioty do wykonania inicjatywy, a nie możemy zwykłych mieszkańców. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o takie argumenty przemawiające za przyznaniem obywatelom prawa inicjatywy, również no możemy wskazać, że takie pozbawienie mieszkańców prawa inicjatywy to byłoby ograniczenie ich potencjalnych uprawnień, tak? Więc jakby też na poziomie tutaj mamy pewne, możemy, oczywiście prawa obywatelskie mogą być ograniczone, ale tutaj są pewne standardy, tak? Mamy artykuł 31 Konstytucji, tam są warunki, w jakich przypadkach można to zrobić. Natomiast jeżeli te przesłanki nie występują, to jak najbardziej ta interpretacja powinna być tutaj proobywatelska. Jeżeli chodzi o rozszerzenie praw obywatelskich, to tutaj nie ma żadnych problemów, żeby to było w aktach niższego rzędu, tak? O ile ograniczenie tylko i wyłącznie w ustawie. Więc jak najbardziej statuty i inne akty mogą te uprawnienia rozszerzać, przy czym no, w takim zakresie, w jakim nie będzie to naruszało obowiązującego prawa. Natomiast to, że ta tutaj jakby jest już teraz pełna zgoda, że ta regulacja statutowa jest dopuszczalna, to ona też jakby tutaj doznaje pewnych ograniczeń, no może niewielkich, no jednak kwestia to jest to, że statut nie może przyznawać prawa inicjatywy mieszkańcom w tych kwestiach, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych organów, tak, czy to budżet na przykład, jak mówiliśmy już o tej kompetencji organu wykonawczego, więc i tak taka regulacja byłaby niedopuszczalna. No po drugie, też był taki przypadek w statucie Nowego Miasta Lubawskiego, gdzie
ta inicjatywa ustawodawcza, uchwałodawcza została wprowadzona, ale w takiej konstrukcji, że mieszkańcy nie idą z projektem bezpośrednio jakby do rady, tylko do radnego i ten radny zobowiązany był do tego, żeby ten projekt później na sesji przedłożyć i też tutaj wydaje się, że no taka regulacja jest niedopuszczalna ze względu na to, że naruszałaby zasadę wolnego mandatu radnego, tak więc tutaj pewne ograniczenia faktycznie można by wskazać. Jeżeli chodzi o zakres regulacji, to tych regulacji jest bardzo dużo. Właściwie chyba trudno powiedzieć ile. Też ty pan doktor nie wspominał, ale prowadził badania na ten temat, prawda? Ile tych mniej więcej na jakiejś grupie gmin, prawda, w ilu wprowadzono do statutów inicjatywy uchwałodawczą, to wyszło tam coś około 50%. Więc, ale to trudno jakby przy tej liczbie gmin, prawda, trudno tak dokładnie ocenić, wskazać. Natomiast faktycznie tutaj duże rozbieżności występują, może też zależy w jakich kwestiach, tak? Niektórych dużo, w innych właściwie tych rozbieżności nie ma. No ale to, co jest takie najbardziej kontrowersyjne, może być takim czynnikiem blokującym, to na pewno określenie liczby tych wymaganych podpisów, no bo to, że tą liczbę jakąś tam trzeba podpisów zebrać, poparcia, że to nie są takie jednostkowe, prawda, nie wiem, wnioski czy jakieś tam petycje do organów, no to tutaj to odróżnia też tą inicjatywę, prawda, od tych innych instrumentów. No i tutaj mamy faktycznie różne rozwiązania. Zazwyczaj to się wskazuje sumarycznie, jakąś liczbę podpisów, prawda, która musi być zebrana, albo po prostu procentowo, odnosząc to do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania. Natomiast jeżeli spojrzymy właśnie na to, ile tych podpisów jest wymaganych, to tutaj rozbieżności są bardzo duże, bo to tak jak właśnie w Olsztynie czy Toruniu, prawda, to są stosunkowo niewielkie wymogi, no 150 osób, procentowo też to wygląda całkiem dobrze. No na przykład w Bytomiu ten ułamek został ustalony na 10%, co jest bardzo dużo, to jest taka liczba podpisów, która jest wymagana do złożenia wniosku o zarządzenie referendum, więc tu znowu trzeba się zastanawiać, czy w takim razie w ogóle jest szansa na to, żeby ta inicjatywa była jakoś realizowana. No bo jeżeli mają mieszkańcy do wyboru, bo to jest bardzo duży wysiłek jednak organizacyjny, prawda, przeprowadzenie takiej akcji, takiej zbiórki podpisów, czyli będą mieć do wyboru, czy przedłożyć uchwałę, która albo zostanie gdzieś tam odłożona przez przewodniczącego, czy odrzucona, czy zmieniona, nie wiedzą, prawda, co się z tym stanie, no to czy w takim razie nie lepiej zbierać te podpisy pod wnioskiem o zarządzenie referendum, a referendum lokalne jest o tyle instytucją no, mocno uregulowaną u nas, bo jeżeli te formalne warunki będą spełnione, to referendum musi być zarządzone, prawda? I mi się wydaje, że bardziej racjonalnym byłoby pójście właśnie tą drogą referendalną, nawet jeżeli to referendum nie będzie skuteczne, nie będzie wiążące, bo może frekwencja będzie za niewystarczająca, to jednak ta jakby skala pewnie rozreklamowania, promocji, prawda, tych pomysłów będzie większa niż złożenie właśnie tej inicjatywy gdzieś tam w Radzie. I tutaj druga kwestia, która się pojawia, to że no, jest ten efekt jeszcze z skali, bo to, że my powiemy, że tutaj jest no, 1%, prawda, powiedzmy podpisów wymaganych, też zależy tutaj za jednostka. Im będzie mniejsza ta jednostka terytorialna, im będzie mniej mieszkańców, to będzie łatwiej te podpisy zgromadzić. No, po pierwsze ze względu na to, że tych podpisów będzie mniej, a po drugie ze względu na to, że jednak ta integracja społeczna w mniejszych jednostkach, ta wspólnota interesów jest jakby bardziej taka widoczna niż łatwiejsza do uchwycenia niż może w takim dużym mieście. I na przykład możemy tutaj porównać takie dwa miasta, akurat z Trójmiasta, Sopot i Gdańsk, gdzie wymogi dotyczące liczby podpisów są zbliżone, bo to wynosi około tam 0,6%, natomiast jeżeli już przeliczy się, znaczy jeżeli właśnie popatrzymy na te wymogi takie liczbowe, to mamy tutaj 200 podpisów w Sopocie i 2000 w Gdańsku, gdzie no jest właśnie w Sopocie, jest ich mniej, ale jest jeszcze dużo, dużo, dużo łatwiej, więc tendencja powinna być też taka, że im większa ta jednostka terytorialna, to też ta liczba podpisów powinna spadać. Jeżeli chodzi o takie właśnie, bo też jak popatrzymy tak praktycznie, jak to wygląda, no to tak nie do końca jest, prawda, bo właśnie duże jednostki administracyjne w Gdańsku często się decydują na takie zaostrzone wymogi.
na przykład w Warszawie jest 15 tysięcy podpisów, natomiast no, w Łodzi jest 6 tysięcy podpisów, prawda? Więc jak spojrzymy sobie procentowo, no to to 6 tysięcy podpisów to pewnie około 1%, ale w rzeczywistości to jest bardzo, bardzo, bardzo duży wynik. Wysoki, trudny może do osiągnięcia. No tym bardziej, że tutaj no w sumie, bo to nie tylko jeżeli chodzi o te podpisy, także są różnego rodzaju inne takie bariery proceduralne wprowadzane w statutach i tutaj może się zastanawiać właściwie dlaczego tak jest, jeżeli ta inicjatywa uchwałodawcza faktycznie takim instrumentem wiążącym nie jest, prawda? Rada może politycznie nie jest tak poprawnie, prawda, żeby takie projekty obywatelskie odrzucać, natomiast jest to w pełni zgodne, prawda, z prawem, więc tutaj jeżeli chciałaby Rada zablokować takie projekty obywatelskie, to żadnych przeszkód prawnych nie ma. Inne kwestie, które są w tych statutach regulowane, to mamy określenie kręgu uprawnionych, zazwyczaj osoby, które mogą brać udział w wyborach, mają czynne prawo wyborcze do tego organu, do organów stanowiących, czy w ogóle organów tej jednostki, ale też to jest różnie określone. Czasami tutaj oczywiście właściwie powinno się mówić o osobach uprawnionych, o tych, które zamieszkują na terytorium danej gminy, no ale czasami właśnie jest mowa o zameldowaniu, więc to są może takie już no powiedzmy drobniejsze kwestie. Określenie procedury wykonania inicjatywy, zabezpieczenie prawidłowości zbierania podpisów, określenie procedury weryfikacji. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, chciałabym też wspomnieć na przykład, jeżeli chodzi o takie, co może blokować, na przykład zabezpieczenie, na przykład, może na przykładzie powiem, w Gdyni jednym z takich wymogów formalnych jest takie rozwiązanie, żeby wszystkie kartki, na których zebrane są podpisy, przygotowany jest projekt, były z sobą spięte w sposób trwały, czy spinaczem, czy tam zbindowany, czy cokolwiek. I też właśnie zdarzały się przypadki, że Rada Gminy odrzuciła projekt właśnie z tego tytułu, że on nie był spięty. Uzasadnieniem dla takiej regulacji było to, żeby właśnie zabezpieczyć tą prawidłowość zbierania podpisów, tak, żeby ktoś tam sobie jakby nie doczepiał, czy nie podrzucał, nie podkładał kartek gdzieś tam zebranych gdzie indziej. Natomiast to też jakby jest takie słabe, bo to no, nie ma problemu, żeby zrobić po zbieraniu, po akcji zbierania podpisów. Ale spotyka się, że takie wymogi, żeby na każdej karcie, na której zbierane są podpisy, była informacja odnośnie PC projektu, tak? Żeby też nie były takie kartki z jakimiś nazwiskami podpinane, nie wiadomo czego dotyczące. Określenie uprawnień wnioskodawców w tej procedury uchwałodawczej. To chyba jest też takie istotne, prawda? Żeby się nie kończyło, tak jak Pan mówił, czy Pan chyba nie wiem, czy wspomniał, czy nie, ale jeżeli chodzi o wnioski, na przykład składamy ten wniosek i on sobie gdzieś tam wędruje, prawda? Tym trybem wewnętrznym. My nie wiemy, co się z nim dzieje, nie mamy wpływu, dostajemy później informację zwrotną, prawda, czy uwzględniony, czy nie. Natomiast tutaj właśnie, żeby był ten udział, tak? Żeby przynajmniej uczestnictwo oczywiście jest obecnie możliwe, ale na przykład uczestnictwo już taki czynny udział, prawda, żeby można było zabierać głos, czy to zazwyczaj na posiedzeniach odpowiedniej komisji. No i teraz mamy te regulacje statutowe niejednolite, gdzieś tam funkcjonujące, jest tego dużo. Nie we wszystkich samorządach one są. Od kilku lat jest próba jakby tutaj unormowania jednak tej inicjatywy. Więc obecnie w parlamencie jest procedowany projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym, tutaj Państwo widzicie u góry, to jest ta długa nazwa, tak, której Pan wspominał. To nie jest jakaś tam nowość, bo już 2011 rok pojawiły się pierwsze projekty dotyczące właśnie wzmocnienia tej partycypacji lokalnej mieszkańców, później jakby ograniczono, tam właśnie były propozycje inicjatywy uchwałodawczej, regulacji inicjatywy uchwałodawczej. Później mieliśmy już jakby takie propozycje, żeby może nie przygotowywać nowej całkowicie ustawy poświęconej tym kwestiom, ale wprowadzić odpowiednie zmiany do ustaw tych ustrojowych, samorządowych. No a później jednak pojawił się ten projekt. No teraz ten projekt już jest w parlamencie. Natomiast on został wniesiony 30 sierpnia 2013 roku. Natomiast no, za dużo tam na razie się w przypadku tego projektu nie działo. Jeżeli chodzi o
pierwsze czytanie, we wrześniu odbyło się pierwsze czytanie, był postawiony wniosek o odrzucenie w całości projektu, który nie przeszedł, później został skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego. Natomiast w grudniu przeprowadzone zostało wysłuchanie publiczne w tej kwestii, no i komisja dalej proceduje. Jeżeli chodzi akurat o ten projekt, to tutaj takim przedmiotem kontrowersji stały się inne instytucje, nie inicjatywa. Z tego punktu widzenia, z tego powodu, że po prostu inicjatywa została w nim ujęta bardzo ogólnie. I tak jak w tych poprzednich projektach ta inicjatywa była regulowana dosyć dokładnie, właśnie z podawaniem tam zasad dotyczących jakichś rozwiązań trybu i tak dalej, to tutaj bardzo, bardzo ogólnie właśnie mamy tylko taki przepis, który mówi, że który będzie, no, ma być wprowadzony, może będzie wprowadzony do ustawy o samorządzie gminnym, który mówi wprost, że mieszkańcom gminy właśnie przysługuje takie prawo i to może jest rozwiązanie nawet dobre, bo właśnie to samorząd jest od tego, żeby uwzględniać specyfikę, prawda, tej swojej jednostki, jakieś konkretne rozwiązania dobrać. Natomiast tutaj jeszcze jest ten ustęp drugi, który właściwie ma tylko taką już, ma taką funkcję pełni informacyjną, edukacyjną, bo i tak takich projektów wnosić nie można, gdyby tego przepisu ustępu drugiego nie było, to jakby nic nowego on nie wnosi. No ale może właśnie taka funkcja edukacyjna tutaj w tym tkwi. No i mamy jeszcze ustęp trzeci, który mówi, że statut gminy właśnie powinien takie trzy kwestie uwzględnić. Tą minimalną liczebność grupy mieszkańców, którzy są prawni do głosowania w wyborach, którzy mogą czy muszą, prawda, poprzeć ten projekt. I tutaj jest zaskakujące rozwiązanie, nie większe niż 15% uprawnionych, tak? 15% uprawnionych, no to w tej, jak mówiłam o tym przypadku, tam gdzie jest 10, prawda? To już jest takie ekstremalne, a tutaj nawet 15, więc tak naprawdę ta ustawa znowu nic nie wniesie, bo jeżeli będzie osoba, który będzie chciał zablokować, to on to do świętego spokoju uchwali, prawda, takie prawo i na tej dopuszczalnej, prawda, wysokości 15% ustanowi ten wymóg podpisów i tutaj właściwie ta inicjatywa funkcjonować na pewno nie będzie. Też można zwrócić uwagę na to, że jeżeli to będą jakieś duże, to byłaby jakaś duża jednostka, która liczy powyżej 700 tysięcy mieszkańców i takie rozwiązanie dopuszczalne byłoby przyjęte, to tak naprawdę wymóg podpisów, które muszą być zgromadzone pod inicjatywą uchwałodawczą, będzie wyższy niż w przypadku inicjatywy ustawodawczej, gdzie mamy 100 tysięcy, prawda? Więc jakby tutaj faktycznie to jest taki, no, wymóg jakby nie do przyjęcia. Tym bardziej, że w poprzednich tych ustawach, projektach, propozycjach, które się pojawiały, było to znacznie mniej, tam było około 1%. No to wtedy ustalali nie najwyżej, tylo minimum. Aha, bo to jeszcze były propozycje, tak, jeszcze były tak, że to miało być minimalnie, tak? Czyli tutaj jakby ta gmina, jakby nawet chciała, to by nie mogła, prawda, pójść na rękę. Natomiast tutaj mamy analogiczne jeszcze regulacje w ustawie o samorządzie gminnym, wojewódzkim, przy wojewódzkim 5%. No bo no jeżeli chodzi tutaj o te kwestie, dobrze, tutaj ta rzecz, tutaj, bo to ten pierwszy punkt, później mamy kolejny wymóg, że tryb postępowania z takim projektem ma być rozpatrzony przez biura gminy bez zbędnej zwłoki. Tutaj akurat w drugą stronę, bo jeżeli zgodzimy się na to, żeby zostawić tą regulację taką proobywatelską, żeby te samorządy mogły pójść na rękę obywatelom, prawda, i jakby bardziej liberalnie ustanowić tą liczbę podpisów, to znowu tutaj mamy, no, pewne takie gwarancje mogłyby się znaleźć w tej ustawie i tutaj mamy to takie nieostre pojęcie bez zbędnej zwłoki, więc możemy się zastanawiać, czy lepiej, no, nie byłoby jednak ich tam wprowadzić terminu, prawda, bo jeżeli to będzie w pół roku, bo tak w statucie postanowi Rada Gminy, no to też to nie będzie jakoś tutaj efektywne. I uprawnienia wnioskodawców na etapie pracy Rady Gminy nad projektem uchwały. Też właściwie, no, może dobrze by było, gdyby tutaj doprecyzować. Oczywiście to nie chodzi pewnie o wnioskodawców, tylko o tych przedstawicieli wnioskodawców, nie o wszystkich, prawda, którzy tą ustawę podpisują. Natomiast właśnie, czy nie wprowadzić chociażby tego takiego przepisu, który by mówił, że właśnie z tym taki czynny udział z prawem zabrania głosu taki przedstawiciel mógłby uczestniczyć, to też pewną gwarancją by było i te samorządy wtedy musiałyby takie rozwiązanie do tych swoich statutów implementować.
Jeżeli chodzi o tą ustawę, tutaj macie Państwo ten przebieg prac legislacyjnych, natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę, to takim ciekawym rozwiązaniem jest też to, że tam zaproponowano taki okres, przepisy przejściowe, aby w takim okresie no, do momentu uchwalenia tych statutów przez Radę obowiązywały rozwiązania zaproponowane właśnie w tym projekcie, gdzie jest właśnie wskazane pewne takie bardziej szczegółowe rozwiązania są tam zawarte. To taki element właśnie regulacji przejściowej byłby. No, dziękuję bardzo. Może później kwestie właśnie jeszcze w dyskusji, różne są na to.